Aniu, jak doszło do twojego spotkania z Gonzalo? To było marzenie sprzed wielu lat tak naprawdę. Gonzalo, którego najpierw usłyszałam w kongresowej 20 lat temu, naprawdę usłyszałam go i on nie miałam, ponieważ rzadko kiedy się spotyka taką jaźń w muzyce, coś takiego bezgranicznie pięknego i czystego. I to się, myślę, że tamto odczucie zupełnie się nie zmieniło, właściwie się pogłębiło, bo od czasu, kiedy go słyszałam po raz pierwszy, Gonzalo po pierwsze rozwinął swój język muzyczny i nie gra, bo się nikt nie gra tak jak on. On gra jakąś swoją wypadkową brzmienie kolorów i ma też taką wrażliwość palca, jak ja po prostu nie słyszałam nigdy u nikogo. I jest jeszcze coś takiego, że grając z nim, on nie, w ogóle nie ma ego w graniu, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. To jest coś takiego, kiedy artysta może być narzędziem naprawdę w działaniu jakichś wyższych misteriów, wyższych sił. I nigdy, ja to umiej poznaję potem, że to są takie osoby, które się kompletnie nie popisują, ale kompletnie, które naprawdę wchodzą w jakiś inny wymiar. I miałam coś takiego z Gonzalo. Czyli on raczej nie zabiera energii, a dodaje energię. Wiesz co, to jest tak, że on unosi wszystkich na jakąś kompletnie inną wysokość. I ja miałam wielokrotnie z nim coś takiego, że po koncercie schodziłam ze sceny. Naprawdę nie miałam pojęcia, gdzie jestem. Przychodzili do mnie ludzie z płotem i mówili, Pani Aniu, Pani się to podpisze. I ja tak patrzę na nich i mówiłam, przepraszam bardzo, który mamy rok? I oni tak byli przekonani, że ja coś brałam. A ja naprawdę, absolutnie, to jest tak, że to tak człowieka odstrzela. Jest taki stopień skupienia, że to właściwie mogłoby się zdarzyć. To się dzieje gdzieś w jakiejś przestrzeni wieczności. Naprawdę nic mniej. I wiem, że to może Państwo pomyślą, że jestem kompletnie nawiedzona, ale to się też nie zdarza wcale codziennie. Nie ma takiego. Ja myślę, że masz olbrzymie szczęście do pracy właśnie z takimi mężczyznami, bo to jest kolejny wielki artysta, z którym pracujesz i który no, przyprawia cię o jakieś takie właśnie mistyczne, energetyczne. No to, myślę, że tam dobrze, że mi się zjawi po tym nasz pomodziku. Ja dlatego powiedziałam, że nie ma tutaj jakichś przypadków, że się tutaj trudnie zdążyłam pochować, tyle rzeczy przerobić, tyle rzeczy swoich. W razie gdyby moje ego miało zamiar jeszcze gdzieś fikać, to wiedziałam, że już przedtem Gonzalo to byłby absolutny skandal, gdybym ja gdzieś jeszcze miała zamiar absorbować kogokolwiek sobą, ponieważ to jest tak, że też jego koledzy z notabene Kubańczycy, Armando Gola i Ernesto Simpson, wszyscy Kubańczycy po kubańskich szkołach wyższych, oni grają tak pokornie. W sensie to jest granie na tak wysoką czujność i nigdy też nie grałam w życiu tak cicho. To znaczy, że umówiliśmy się, że ten projekt będzie tylko w pewnym stopniu dogłaśniany, że nie można go w takich estradowym wymiarze dopompować właśnie a propos sprzętu i tej manifestacji sił zbrojnych, że tutaj po prostu nie ma prawa to być, że musi być człowiek. Ten projekt się odbywał znacznie ciszej, bliżej klasyki tak naprawdę, bo chcieliśmy mieć też pojemność brzmienia taką, która by zmieściła prawdę tego dźwięku, żeby on nie został przekłamany za dużo przez mikrofony, przez sprzęt, żeby był bliżej tego, co możemy dostać z powietrza i z rezonowania sal, a sale graliśmy naprawdę genialne, bo graliśmy na przykład w Szczecinie tę nową obłędną filharmonię, czy graliśmy salę Nostrów. To są sale, które są po prostu bajeczne. Ja też byłam dumna, że mogę takich artystów wprowadzić w takie wnętrza.